Cześć! Witajcie na kanale Złota Piątka. Kosmetyki nie stanowią już domeny kobiet. Panowie również ich używają. A jeśli naciągnąć trochę termin kosmetyki i podpiąć do tego również perfumy, okazuje się, że nasi kochani mężczyźni są nie gorsi od kobiet i również kąpią się w kosmetykach, które najczęściej pięknie pachną, różnie wyglądają, ale ogólne wrażenie jest raczej przyjemne. Jeśli spojrzycie na skład dowolnego produktu w łazience, zobaczycie całą litanię, której w większości nie zrozumiecie. Nie martwcie się, nikt tego nie rozumie. A szkoda, bo są składniki, które dobrze znać, bo bardzo możliwe, że chcielibyście ich unikać. Zapraszam na 5 dziwnych składników kosmetycznych. Śluz ślimaka. Zestawienie otwieram najbardziej popularnym w ostatnim czasie składnikiem. Śluz ślimaka znany był już starożytnym Grekom, którzy używali go jako środka leczniczego. Lecz prawdziwą karierę zrobił w ostatnich latach. Używany w kosmetykach od lat 90., na początku głównie w Korei, skąd trend na ślimaka przybył do nas. I nie dziwi mnie wcale jego popularność, bo działanie ma naprawdę imponujące. Regeneruje skórę, zmniejsza widoczność blizn, no i nawilża. A do tego przy pozyskiwaniu śluzu żaden ślimak nie ucierpiał, bo ślimaki, delikatne bestie, potrzebują spokoju. W przeciwnym razie ich śluz pełen jest toksyn, a nie dobroczynnych składników. Ambra. Jak wspomniałam, poszerzam grono kosmetyków o perfumy i w ten sposób dochodzimy do ambry, bardzo popularnej nuty zapachowej. A teraz zagadka. Co może mieć wspólnego perfuma z siarczystym pawiem po zakrapianej imprezie? Absolutnie nic. Ma za to sporo wspólnego z wymiocinami wieloryba, pod warunkiem, że mówimy o perfumie z nutą ambry. Ambra to wydzielina z przewodu pokarmowego kaszalota, która jest wyławiana i przerabiana na zapach. Jest używana w wielu perfumach, bo oprócz zapachu pełni funkcję utrwalacza. Piżmo. Tutaj rzecz ma się jeszcze gorzej. Piżmo to również zwierzęca wydzielina, ale tym razem pochodząca od piżmowca syberyjskiego, a dokładniej z jego gruczołów okołoodbytniczych. Brzmi trochę strasznie, ale pocieszę Was. Jest ogromna szansa, że w Waszych perfumach jest jej syntetyczny zamiennik. Z powodu wysokiej ceny oraz ostrych protestów ekologów, naturalne piżmo używane jest tylko w ekskluzywnych perfumach. Tych od 1000 w górę. Pozostaje nam współczuć bogaczom. Odpady z rzeźni. Kolagen, gliceryna, keratyna, ceramidy. Brzmi znajomo, prawda? Tak, tak. Te popularne ostatnio składniki są pozyskiwane ze skór, mózgów, rdzeni kręgowych zwierząt. Krótko mówiąc, z odpadów z rzeźni. Na szczęście coraz częściej można znaleźć roślinne odpowiedniki, ale znowu, te najbardziej luksusowe produkty raczej będą miały w sobie, że tak powiem, oryginalne składniki. Łożyska. Tutaj zaczyna się hardcore. Łożyska i tak, nie tylko zwierzęce. W niektórych krajach nikt nie robi wielkiego szumu z powodu kremu z dodatkiem ekstraktu z ludzkiego łożyska, bo przecież placenta, tak właśnie nazywa się ten ekstrakt, jest bogata w aminokwasy, przeciwutleniacze itd., itd. Łożysko owcy, bardziej popularne, jest tylko trochę mniej przerażające, ale w końcu czego się nie robi dla pięknej skóry? Myślę, że dobrze w tym miejscu zakończyć dzisiejsze zestawienie. Kto wie, dokąd zaszlibyśmy dalej. Tak, wiem, było trochę wstrętnie, ale pocieszający jest fakt, że wszystkie te składniki przeszły długą drogę, aby ostatecznie wylądować na naszej skórze i w niczym nie przypominają już tych okropności, z których się wywodzą. Zresztą ocencie sami. A dzisiaj żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.